Najbardziej podstawowa wiedza na temat komórek i ich struktury może być zawarta w kilku prostych stwierdzeniach. W dzisiejszym filmie chciałabym podzielić się z Tobą garścią takich faktów na temat komórki, których po prostu nie można nie znać. Zacznijmy od tego, że organizmy w klasyczny sposób w dziedzinach biologicznych dzielimy na takie, które w swoich komórkach posiadają jądro komórkowe, i takie, które go nie posiadają. Tutaj po lewej stronie widzisz zbiór bardzo różnorodnych organizmów i wszystkie spośród tych organizmów żywych posiadają jądro komórkowe. W tym jądrze komórkowym zawarty jest materiał genetyczny w postaci DNA. Tutaj widzisz nazwę wspólną dla tej całej grupy. Nazywamy ją. Eukariotami albo eukariotami, obydwie nazwy są prawidłowe. To są inaczej mówiąc organizmy jądrzaste albo posiadające jądro komórkowe. Organizmy, które nie posiadają jądra komórkowego, nazywamy prokariota albo prokarionta. Wspólną ich cechą jest to, że nie jesteśmy ich w stanie zobaczyć bez użycia narzędzi powiększających, takich jak na przykład mikroskop. Do tej grupy należą organizmy jednokomórkowe, takie jak bakterie i archeony. Tutaj masz kilka przykładów zdjęć z mikroskopu takich właśnie organizmów. One są dużo prostsze w swojej strukturze niż większość eukariotów, chociaż niekoniecznie, dlatego że jak widzisz, mogą też być dosyć proste swoje strukturze organizmy jądrzaste, także jednokomórkowe, dla przykładu, żeby daleko nie szukać, bardzo znany na lekcjach biologii pantofelek. Tak więc podstawowy podział między organizmami żywymi zazwyczaj rysuje się w ten sposób. Organizmy bezjądrzaste, czyli prokarioty, bardzo proste w swojej strukturze, nie mające jądra oraz eukarioty, które mają jądra komórkowe i bardzo, bardzo mocno różnią się między sobą ich jest, jest ich, jak widzisz tutaj, cała gama i są po prostu przeróżne, od owadów, poprzez rośliny, organizmy jednokomórkowe, do tak złożonych organizmów, jak widoczny na tym rysunku szympans. Znając już ten podstawowy podział na organizmy, które posiadają jądro i którego nie posiadają, możemy przyjrzeć się bardziej dokładnie strukturze komórki. Dla przykładu, będziemy rysować taką komórkę, która ma jądro, żeby było nam łatwiej zrozumieć bardziej skomplikowaną strukturę takiej komórki. To jest komórka. Ze swojej natury jest oddzielona od reszty świata czymś, co nazywamy błoną komórkową. Podpiszemy, że to jest błona komórkowa. Błona komórkowa. Komórkowa. Ta błona komórkowa jest niezwykle istotnym elementem komórki, dlatego że ona nie tylko oddzielają od świata zewnętrznego, ale może przede wszystkim stanowi taką granicę, przez które niektóre substancje, takie jak na przykład woda czy bardzo małe jony, mogą przedostawać się zupełnie bez problemu. Komórka nie musi tego kontrolować, ale są takie substancje, które komórka chce zatrzymać na zewnątrz, albo takie, które chce aktywnie wprowadzić do siebie do środka. Błona komórkowa pełni właśnie funkcję takiego aktywnego transportera, takiej granicy, która decyduje o tym, co przechodzi do środka, co zostaje na zewnątrz i dzięki temu kontroluje doskonale to, co dzieje się wewnątrz komórki. Bardzo ważną również jej rolą jest przekazywanie informacji ze świata zewnętrznego, do środka komórki. To jest niesłychanie istotne. Komórki komunikują się nie tylko między sobą, ale także komórki komunikują się z tak zwaną macierzą zewnątrzkomórkową, czyli taką substancją, w której wszystkie one razem są zanurzone. Znając już błonę komórkową, możemy przejść do centrum dowodzenia komórki, jakim jest jądro komórkowe. Jak już wiesz, jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny. W przypadku człowieka i w ogóle eukarionta jest to DNA. No i może narysujemy sobie tutaj taki nazwijany, nazwijany kwas deoksyrybonukleinowy. O że warto wiedzieć także, że otoczone jest ono, podobnie jak cała komórka, błoną, która także. Podobnie do błony komórkowej składa się w większości zdecydowanej z lipidów, ale także z białek, to dotyczy także właśnie błony komórkowej. No i wracając do DNA, czyli kwasu deoksyrybonukleinowego, wspomnę, że w przypadku prokaryonta zdarza się, że ich materiałem genetycznym nie jest DNA, a RNA. Pamiętasz może, a jeżeli nie, to polecam Ci obejrzenie filmu dotyczącego transkrypcji i translacji DNA, że zanim nasz materiał genetyczny zostanie, mówiąc kolokwialnie, przetłumaczony na białka, to z DNA musi się zrobić RNA. I to RNA, które nazywa się mRNA, czyli informacyjny RNA, taki matrycowy RNA, przedostaje się. Przez błonę jądrową do cytoplazmy. Narysujemy sobie tutaj o to jest super powiększenie. Oczywiście nie, nie jest zachowywana taka proporcja, jaką ja tutaj teraz rysuję. Rysuję to tylko dlatego w takim rozmiarze, żeby było widać o co chodzi. Kiedy odpowiedni fragment naszego DNA ulegnie transkrypcji do matrycowego RNA, napiszemy sobie tu M. RNA, to to mRNA przedostaje się z jądra komórkowego, z naszego centrum dowodzenia, do cytoplazmy. W cytoplazmie znajdują się rybosomy. To wszystko jest dokładnie opisane w firmach dotyczących DNA, i do nich cię odsyłam, jeżeli chcesz wiedzieć o tym więcej. Sobie tutaj tutaj rysujemy tylko schematyczne. rybosoma, gigantyczne rybosomy, które są tak naprawdę rybosom. znacznie, znacznie mniejsze i gdyby to tak, była prawdziwa jak komórka, w takim powiększeniu to widziałby się raczej ojej, jako takie albo... kropeczki. Babuszka W każdym rosyjska. razie w rybosomach mRNA tłumaczone jest na język białek. Czyli z mRNA tworzą się takie koraliki aminokwasów, które jeszcze po kilku przemianach staną się białkami. mRNA Tłumaczone jest w rybosomach na białka, ale te rybosomy to jest w ogóle strasznie ciekawa struktura. Narysujemy sobie tutaj gigantyczny rybosom. O, on wygląda trochę jak taki grzybek, który ma czapeczkę i podstawkę. Oczywiście to jest duże uproszczenie, pod mikroskopem wyglądałoby to troszeczkę inaczej. Taki rybosom, co ciekawe, złożony jest w bardzo dużej mierze sam z RNA, tylko to RNA nazywa się RRNA. Czyli rybosomalne albo rybosomowe RNA. Także w rybosomie są białka, ale to jest ciekawe, że to jest taka struktura, która służy do tego, żeby przetłumaczyć MRNA na białka, a sama w dużej mierze składa się właśnie także z kwasu rybooksynukleinowego. Jeszcze interesujący fakt dotyczący rRNA, tego, które tworzy rybosomy, jest taki, że w naszym jądrze komórkowym jest taki specjalny, gęsty, gęsty rejon, który się nazywa jąderko. Właściwie to powinnam to podpisać, że jest jądro, a tu jest jąderko. Najpierw podpiszemy jąderko. Jąderko, a to? O! Duże jądro. Jąderko to jest taki rejon w środku naszego jądra komórkowego, nieodgraniczony absolutnie. Nie ma tutaj żadnej ściany, czy błony komórkowej, żadnej innej fizycznej bariery. To jest po prostu bardzo, bardzo gęsto upakowane DNA. I właśnie to gęsto upakowane DNA w jąderku koduje przede wszystkim RNA, z którego składają się rybosomy. Warto znać ten fakt. Jąderko wygląda trochę pod mikroskopem elektronowym, jakby tworzyło oddzielną strukturę, ale wcale tak nie jest. To jest po prostu super gęsta chromatyna. No i myślę, że na tym zakończymy naszych kilka super ważnych faktów na temat komórki i jej budowy. To, co powinieneś pamiętać po dzisiejszym filmie, to to, że są organizmy, które mają jądro komórkowe, i to są. Organizmy nazywane eukariota, należy do nich na przykład człowiek. I są organizmy, które jądra komórkowego nie posiadają, w swojej budowie są znacznie prostsze. Są to jednokomórkowce i nazywamy je prokariota, należą do nich na przykład bakterie. Powinieneś także umieć wskazać, że jądro komórkowe jest oddzielone od reszty tego, co się znajduje w komórce, od cytoplazmy i reszty organelli, błoną jądrową, która jest trochę podobna do tej błony, która otacza komórkę. A ta błona, która otacza komórkę, nie tylko ma za zadanie oddzielenie jej od reszty świata, mówiąc w cudzysłowie, ale także aktywny transport oraz przekazywanie istotnych informacji o tym, co dzieje się na zewnątrz komórki, a także odwrotnie, o tym, co dzieje się wewnątrz komórki do jej zewnętrza. Wspominaliśmy także o rybosomach, o tym super ciekawym rejonie jądra komórkowego, jaki nazywamy jąderkiem i o tym, w jaki sposób rybosomy same zbudowane są nie tylko z białek, ale przede wszystkim z RRNA. Do usłyszenia następnym razem.